dziś, kochani, zapraszamy Was na szybkiego vloga, takiego późnego. Byłam w sklepie, nie będą dzisiaj duże zakupy, bo byłam w sobotę, więc jeszcze nie ma takiej potrzeby. Myślę, że tak jak mówiłam, chcę trochę przyciągnąć, żeby nie chodzić co chwilę do sklepu. Ale byłam... Klaudusia kupiła sobie dzisiaj w Ciucholandii, ja to tak na to nazywam. W lumpeksie. Maskotkę za 12 zł, ale to nie o tym. Byłam w Biedronce na takich malusieńkich zakupach i pokażę Wam, co kupiłam. Kasza. Będę dzisiaj robiła gulasz. Właśnie dzisiaj jest środa, więc muszę przygotować obiady na czwartek, piątek. Na jutro będzie gulasz z filetem i kaszą. A poniedziałek jest. Jak dzisiaj środa? Poniedziałek. A w piątek chcę zrobić rybkę, więc też już ją sobie podsmażę, zapanieruję, schowam do pojemników, będzie. I na kolację dzisiaj robię burgery drwale. Ale okej, co kupiłam jeszcze? Cebulka smażona. W Biedronce były takie oto chrupeczki. I to będą chrupeczki dla mnie, bo moja rodzinka... Nie. Gdzie jest druga paczka moich chrupek? Ja lubię te. A, Kazusia faktycznie lubi. I tutaj takie są warzywne. Te już jadłam, są spoko. Te będę dzisiaj testować, dam Wam znać. No, mój mąż nie jada takich wynalazków, ja mu kupiłam. Ja u cioci te jadłam. Najzwyklejsze chwisty. Do drwala potrzebuję jeszcze boczuś. Co my tu mamy? Dziewczynkom kupiłam, no bo jak poszłam do sklepu, no to wiadomo, z pustą ręką się nie wraca. Kupiłam dwie gumy Chupa Chups. Chupa Chups. Serek Camembert. To ja panieruję i to też idzie do drwala. Ostatnio kupowałam ten chlebek Probody i powiem Wam, że on mi faktycznie posmakował. Dla mnie idealny, bo jest mały i ja go jestem w stanie zjeść w ciągu tam 3-4 dni. Nie marnuje się, bo jak kupię sobie jakiś tam orkiszowy chleb, ale dużej wagi, to mi on zawsze spleśnieje, no bo ja nie jem tyle chleba, a u mnie nikt tego nie ruszy, ewentualnie Klaudusia, ale też niedużo. Oni wolą po prostu zwykły pszenny chleb, no co zrobić. Sobie jeszcze kupiłam taki wafelek, też będę go dzisiaj testować. Było fajnych dużo rzeczy, których jeszcze nie jadłam i wzięłam sobie na spróbowanie. No i kupiłam dziewczynom sok, Klaudusia już swój wypiła. Nie ma, nie wypiłam. A nie, to Nikola twój wypiła, a ty masz ten. I tutaj będzie sobie piła. Więc tak, takie nieduże zakupy, około chyba 50-60 zł poszło. To było takie, żeby tylko dokupić na jakąś, co mi zabrakło i ewentualnie na jakąś zachciankę. Teraz zabieram się szybciutko za drwalem, potem za rybkę i gulasz. Jeszcze chciałam zrobić zupkę, ale jeszcze nie wiem jaką. Powiem Wam, że tak, z tego co gotowałam, to lasagne dzisiaj jeszcze jadłam, więc ja zjadłam całą, nic nie zmarnowałam. Oni zjedli po prostu, dziewczynki i mój mąż, spaghetti, też poszło całe, aczkolwiek grymasili tym razem. Okazało się, że teraz Klaudusia by chciała z mięsem, a było bez mięsa, no. Chyba. No i zupa pomidorowa niestety dużo została. Ale już nie będę jej jeszcze jutro przeciągać, bo ona była już też z rosołku, więc z niedzieli, więc myślę, że to i tak te 3 dni to było maks. Zaraz wymyślę, jaką zupę im zrobić. Powiem Wam, że to jest ogromna wygoda. Wstaję, nie martwię się, co zjem na obiad. I tak, i fajnie to sobie przygotować dzień, 2 dni wcześniej i mieć, wyciągasz, robisz. Mój mąż ma teraz pierwsze zmiany, wraca no praktycznie koło 15, bo nim odbierze dzieci ze szkoły, z przedszkola. To jeszcze gotować obiad, nigdy mu się nie chciało, na szybko jakieś pierogi jedli, nie wiem, jajko z ziemniakami, żeby tylko było. A tak to sobie odgrzewają i myślę, że to jest spoko. Klaudusia już jest po tańcach,
Nikola jeszcze przed tańcami, znaczy na tańcach jest jeszcze. W niedzielę mamy występy u Klaudusi, więc coś przynajmniej się będzie działo. Ostatnio jakoś jestem taka bez mocy i tak mi się nic nie chce. I powiem Wam, że jestem sama zła na siebie, że brak mi energii. Nie wiem, czy to taka pogoda i ta zima i... Zima, nie zima, nie, zimno, deszcz, pada, śnieg, pada deszcz, wieje. Wiosna, lato, jesień, zima. Tak. Czy to nawet Klaudusia dwa dni była jakaś z gorączką, przeszło jej nie wiadomo, co to było tak naprawdę. No dobra, no to nie przedłużam, zabieram się za gotowanie, a oczywiście Was zabieram ze sobą, nie Klaudusia? Tak. Co malujesz? Jakieś dziwne rzeczy. O, jakieś cuda niewidy. Dobra, to idziemy. Okej, okay. No to ja zabieram się za gotowanie. Już sobie poprzygotowywałam tutaj odrobinę składników. Mamy tak, no boczek to sobie powyciągałam to, co kupiłam. Takie bułki używam do burgerów, to kupiłam chyba w Lidlu. Tu mam już jajeczko, bułka, tarta, to do serka. Tu już mi się na desce filecik jest, zaraz go przyprawię, zapanieruję i podsmażę. I jeszcze do tych burgerków sobie zrobimy takie ziemniaczki. Pieczone w piekarniku, przyprawiam to czosnkiem, już Wam pokazuję już, czosneczkiem, sobie to przyprawię i słodką papryką. I to wrzucę do piekarnika na 200 stopni, myślę, że około pół godzinki i będą. Tutaj jeszcze sobie to doprawię papryką słodką. No i ziemniaczki lądują w piekarniku, 200 stopni, termoobieg i się robi. A ja w międzyczasie będę szykowała burgery. Najpierw zacznę od mięska, bo mięso muszę podsmażyć na patelni. Później boczek wrzucę na tą patelnię, serek. No i będę składała burgery. Jeszcze muszę zrobić sosik do tego. Czyli tak, tutaj mamy burgerki. Burgerki, mięsko. Sobie to delikatnie. Jak widzicie, ja się nie mam jak ruszyć w tej kuchni. O, hałasu narobię. Okej. Takie malutkie robię mięska, bo ja nie... Tego i tak będzie tak sporo, że nie ma co szaleć. Teraz tak. Sól. Czy my mamy jakąś przyprawę? Nie, do bigosu. Dobra, jest gyros. Okej, okay, i teraz to będę w jajku i w mące. Jest mączka. Czy Wy też tak gotujecie sobie na kilka dni? Powiem naprawdę, jest to spore ułatwienie, polecam. Szczególnie jak ktoś jest naprawdę zabiegany, tak jak ja.
No ja to od razu będę już kładła na patelnię. A, pomyliłam się. Dam do bułki tartej. Ale do bułki tartej daję serek. Ale to za chwilkę. I ja sobie za, dajmy na to, nie wiem, myślę, że tylko 20-30 zł maksymalnie będę miała 4 burgery plus frytki. A w McDonaldzie, no oczywiście, no to inaczej trochę smakuje, no bo wiadomo, to co jest takie z chemią, schemiczałe, lepiej smakuje zawsze, szczególnie dzieciom. Ale jest to fajna alternatywa i powiem Wam, że Nikola nie marudzi i chętnie to zjada. Ona po mnie lubi takie smaki, jak burgerki, jakąś pizzę, ale powiem Wam, że jak była mała, to ona ani pizzy, ani frytek nie jadła. Okej, nie, no to się jeszcze przyda. Dobra, czyli tak, mięsko się robi. Tu. Już wrzucam kapkę oleju, no taką większą kapkę. Okej. Zapalam i się robi. Jak burgery będą w piekarniku, to ja w tym czasie sobie zrobię. Wtedy zrobię sobie kolejne dania. Ok, mięsko się robi. To ja będę w tym czasie panierować serek. Fajne są te cebulki. Ja to taką duże opakowanie kupowałam zawsze w Aldi, ale to mi później stało. To jest fajniejsze rozwiązanie, mała, taka tylko na raz. Ok. To teraz sobie już bułeczki przekroiłam. Mięsko się robi. A ja w międzyczasie będę robiła ten serek. Znaczy to żadnej filozofii większej tutaj nie ma. Dajemy tak. Biorę ser, obtaczam w bułce i czeka na swoją kolej do smażenia. Dobra, to mamy w sumie przygotowane. Naprawdę te burgery się robi bardzo szybko. Tutaj sobie przygotuję taki sosik. Co na tym sosiku damy? Na pewno ketchup. Ja używam Kotlin, najlepszy, polecam. Ketchup i. Czy ja mam majonez? Mam. I majonez, i jeszcze musztarda. Dobra. Czyli tak. Łyżka musztardy. Nie wiem, czy dokładnie tak idzie. Zawsze to robiła Nikola, ale ona jest na tańcach, więc nie będę teraz czekała już na nią. Łyżka musztardy. Większa łyżka, nawet takie dwie. Majonezu. No i ketchup. Oczywiście zamknięty.
kilka czynności naraz robić, to powiem wam, nie czasem. Bo mi się tu mięso pali. No i teraz sobie jeszcze pokroję do tego warzywka. Tu będzie papryczka. Warzywa mogą iść jakie tam chcę. Ja zresztą wam to już pokazywałam, jak robię burgery Drwala, bo robiłam go na Sylwestra. Tutaj już wrzuciłam na patelnię boczuś i to mięsko się już tutaj robi. Fajnie przejdzie tym boczusiem. Robię, bo zaraz Nikola z tańcu wraca i pewnie będzie głodna jak wilka. Okej. Okay. Tu mamy. Papryczka pokrojona. Jeszcze pomidorki, tylko nóż mam taki kiepski, że powiem wam. Masakra. Okej, okay, no to pomidorek raz. Mam 4 bułki, to po jednym pomidorku. 3, 4. Do Drwala chyba nie idzie sałata, czy idzie? Damy. Jak mamy, to damy. Jak nie mamy, to nie damy. Mamy. Nawet nie wiem, czy idzie, czy nie. Okej, okay, sałata. Teraz będzie mięsko. Robiliście już takie domowe Drwale? Zróbcie rodzinie, gwarantuję, będą zachwyceni. Pokażę wam fajny gadżet, jaki kupiłam na frytki, takie w restauracjach podają. Bekszyn, bodajże to kosztuje około 4 czy 5 zł. Tak mi się wydaje. Takie jedno koszyczek. Ja tu wrzucam frytki, obok dam Drwala i prawie jak w restauracji. Mi się to bardzo sprawdza, bardzo jestem z tego zadowolona. Polecam. Okej, okay, to mamy. Posypuję sobie teraz te bułeczki. Cebulką. Weźmiemy łyżeczkę i damy cebulkę na każdą. Klaudusia niestety, ale ona takich rzeczy nie lubi, więc to tylko my będziemy jedli. Ale jej też coś wymyślimy. Może zje chętnie chlebek. Okej. Okay. Nie, jest dobrze. Pomyślałam, że teraz damy w sumie sałatę. Mięsko chyba już będzie gotowe, więc je też będziemy już ściągać. Sprawdzę może najpierw. Nie było niespodzianki. Jeszcze chwilę i będzie, ale boczuś już. Boczuś. No i ja na tej jednej patelni wrzucam jeszcze ser. A, mięsko niech się jeszcze może zrobi, a ja wrzucę serek. No i moje burgerki są gotowe. Ja mam taki teraz grill elektryczny i tutaj to wrzucam, opiekam i one będą rewelacyjne. Tak wyglądają w środku. Dobra, to leci do opiekacza. O, Klaudusia, pokaż się. Klaudusi strój na tańce. Troszkę za długa ta bluzka, czy babcia ci będzie musiała skrócić. A bluzę jeszcze przymierz. No bo ona ma te występy. Jak tam fryteczki? No, robią się. Szkoda, że nie możecie poczuć, jak to wszystko pachnie. Okej. Okay. Pokażę widzom, jak tańczysz.
Pokażesz czy nie? Wstydzisz się? Nie, pokażę na stalawina. Dobra. A na stalawina, kala. Przepraszam. Ona w sumie od niedawna zaczęła tańczyć w tym zespole. Ale nawet jej idzie. Okej, dobra. To nie przedłużam. Wrzucam je do piekarnika i widzimy się za minutkę. Dobra, drwale są już przygotowane do opiekania. A ja w międzyczasie zrobię rybę. Poporcjuję sobie ją na mniejsze części. Dobrze? Tak. Na mniejsze części. Przyprawię do smaku. Z każdej strony. Żeby nie było za słone. Tu mam chyba taką fajną przyprawę, jak się nie mylę. Przyprawa do ryb. O. Wow, jak dużo. Nie, to tak. Rybę Klaudia nie lubi, tylko ta ma troszkę ości, to nie wiem. Nie, nie. Znowu Nikola nie lubi. Jak coś lubi Nikola, to znowu Klaudia nie lubi, tak? Muszę jeszcze się robić, tak lepiej. Okej. Tu wrzucam sobie. Tu wrzucam sobie mąkę. Ja robię panierkę, mąka i bułka tarta. Można w samej bułce tartej, ale ja jakoś tak lubię podwójną panierkę. Czy w mące samej. Nie, zrobię w samej mące. Macie rację. Znaczy, macie rację. A nie mówiłam przez kamerę. Panierujemy. Tutaj mam jeszcze to jajeczko, które mi zostało z serka. Mogę też tylko ściągnąć. I obtaczamy. No i na talerzyk. Akurat rybka to jest danie, które się robi ekspresowo. No chodź Klaudusia. I do tego po prostu chyba może jutro. Jutro przygotuję ziemniaczki. Do tego, a w piątek na świeżo je upiekę, bo ja lubię z takimi a la frytkami. No to dokończę obtaczanie i to nie jeden jeszcze. Najpierw jajko, potem mąka. Mhm. Czy wasze dziewczyny też tak lgną do kuchni? Dziewczyny albo chłopaki. No to nie powiedz dziana, że tylko córki. No i w sumie zaraz to wrzucam na patelnię. Już olej mam przygotowany. I to idzie do smażenia. I to sobie idzie do smażenia. Za chwilkę mi się frytki zrobią. Niech mi się trochę rozgrzeje. No i okej. Drwale są już gotowe.
Jeden jest Nikoli, jeden jest mój i fryteczki. Jak wróci z tańców, to zapytam się jej, czy ona chce z frytkami. A tutaj mam rybkę. Już Wam nie nagrywałam, jak się ją smaży, no bo chyba każdy umie smażyć rybę. Więc jedno danie skończone. Jeszcze został mi w sumie gulasz z kaszą. Więc zaraz zabieram się za to danie. No i w sumie myślę, że 20:15 będzie skończone wszystko. Mamy teraz 19:36. No to idę robić gulasz. No to wielki test smaku. Fryteczki najpierw. Pochoda. O wiele zdrowsze. A teraz drwal. Pychota. Jakbyście chcieli dokładny przepis, piszcie. Chętnie Wam z Wami się podzielę. To ja jem. No i w sumie gulasz też już się robi. Pokroiłam mięsko, przyprawiłam do smaku. Papryczka, odrobinka pora. I gulasz się dusi. Jeszcze mi zostało nastawić kaszę. Ja to chyba wymieszam, nie wiem sama, czy wymieszam razem, czy osobno będziemy sobie nakładać. Jeszcze pomyślę. To biorę się za gotowanie kaszy. Na kaszę nastawiona. A zobaczcie, co się dzieje w kuchni. Fajnie się gotuje, ale bałagan jest. Więc ja teraz zabieram się za szybkie ogarnięcie kuchni, żeby jutro rano mieć tu w miarę posprzątane. Nie mówię, że rewelacyjnie, ale żeby było. Zaczniemy od mycia naczyń. Jezu, nawet nie wiecie, jaką mi dajecie tutaj energię i motywację, bo tak naprawdę podejrzewam, że tak by było. A zostawię te gary, nie chce mi się, a czuję taką, że dajecie mi takiego kopa do tego, żeby gotować, żeby właśnie coś zrobić, więc dziękuję Wam za to. Szybko umyjemy. Dzisiaj ogarniałam kuchnię tak z grubsza, więc nie ma tego dużo. Ona się tu będzie teraz filtrowała. No i w sumie, moi drodzy, kuchnia z grubsza ogarnięta, nawet myślę, że całkiem spoko. Naczynka umyte, blaty w miarę ogarnięte. Zobaczcie. Całkiem spoko. No jeszcze wiadomo, talerze z kolacji się nazbierają, no ale trudno. Zrobię jeszcze Klaudusi tosta jednego.
Dwa. Dwa tosty. Toż tu jest bardzo głodny. Tościki. Ona preferuje z szynką i serem. Serek żółty i to do wyrzucenia budzi od razu. I szyneczkę, tak? Fajną kupiłam w Intermarché. No dobra, no to dajemy do opiekacza i gotowe. Sypko się robi. I Klaudka też już będzie miała kolacyjkę. Przyniesiesz mi jeszcze miotełkę? I szufelkę? Posprzątane. Dobra, to kończę. No i Klaudusia, tościki ma już gotowa, ona idzie już jeść kolacyjkę. Ja dokończam drwala. Doprawiam tutaj do smaku z mój sosik. Juszko. Tutaj doprawimy. I on niech się tu śmiało jeszcze trochę podusi. Teraz fajnie zgęstnieje i obiadek gotowy. I znowu poszło mi ekspresowo. Dobra, idę już jeść tą kolację. Klaudusia, dla ciebie. No i tutaj gulasz skończyłam. Tu mamy kaszę ugotowaną. Ok, kochani, ja dzisiaj się z Wami już będę żegnać. Dziękuję, że byliście kolejny odcinek ze mną. Proszę o subskrypcję, kciuki w górę, jeżeli filmik Wam się podobał. Wtedy będzie ich znacznie więcej. Ja nie ukrywam, że bardzo lubię z Wami gotować. Sprawia mi tą przyjemność. Jeżeli Wam się takie filmiki podobają, to chętnie je będę dla Was nagrywać. No to co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Bo ja byłem. Spieprzaj stąd. Cześć.